Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj Kia Sportage 1.6 Turbo, benzyna 160 koni, czysta benzyna, czyli rok modelowy 2025 i jazda testowa pozamiejska. Sprawdźmy, jak ten samochód jeździ, jak przyspiesza, jak pali i przede wszystkim sprawdźmy, jak w takiej jeździe podmiejskiej sprawdzi się inteligentny ogranicznik prędkości, który jest obowiązkowym wyposażeniem w zakresie bezpieczeństwa od lipca 2024. Zapraszam na film. Tu mamy mapę z Janosika, aktualne ograniczenie, które Janosik ma wgrane, aktualna prędkość, no i na zegarach ograniczenie prędkości sczytane ze znaków, plus jako uzupełnienie dane z nawigacji fabrycznej Kii. Ten deszcz nam nie był tutaj potrzebny. Tutaj jeszcze kawałek miasta, ale taka jazda, bym powiedział, dość płynna. Dystans 4 km, spalanie 7.0, 7.1 i ono się zmienia jeszcze. No a tutaj mamy system rozpoznawania znaków drogowych, albo inaczej, inteligentny ogranicznik prędkości, tak to się w tej chwili nazywa. Wjeżdżamy w teren zabudowany i z 90 robi nam się 50. I pomimo tego, że jedziemy delikatnie powyżej 50, nie ma ostrzeżenia dźwiękowego, bo wytracamy prędkość, nie przyspieszamy, nie utrzymujemy tej prędkości. Na zegarach informacja o przejściu dla pieszych. Jakieś strasznie szybkie punto. Ciemne szyby z tyłu. Informacja o przebiegających dzieciach. Szkoła. Jeżeli ktoś bardzo chciałby wyłączyć ten inteligentny ogranicznik prędkości, to klikamy setup. Pojazd. Ograniczenie prędkości i tu musimy sobie przejść na informację o ograniczeniach prędkości, czyli poziom niżej. SLW, ostrzeżenie o ograniczeniu prędkości, to jest to, co mamy aktywne w tej chwili, czyli nas informuje o przekroczeniu i ostrzega, ale ja powiem szczerze, że się przyzwyczaiłem do tego systemu i w sumie kompletnie mi już nie przeszkadza. A trochę kilometrów już z tym systemem przejechałem. Motywuje przynajmniej do tego, żeby większą wagę przykładać do znaków, do ograniczeń prędkości. Mamy aktualne ograniczenie 50 km. Już widać, że aktualna prędkość jest nieco wyższa i mamy ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości. I system piknie 4 razy. No chyba, że po drodze zmieni się znowu ograniczenie prędkości o informację o przejściu dla pieszych. System ostrzeże 4 razy. 4 sygnały dźwiękowe, że przekraczamy prędkość. No chyba, że zmieni się ograniczenie i nadal będziemy przekraczać tą prędkość. Lub zwolnimy poniżej tego ograniczenia i ponownie przyspieszymy. Zmiana ograniczenia równo ze znakiem. A i teraz nie ma dźwiękowego ostrzeżenia o przekroczeniu. Być
byśmy musieli znowu zwolnić do 70. O. A teraz zczytał 90 już. No i teraz już mamy dźwiękowe ostrzeżenie o tym, że przekraczamy prędkość. Tutaj asystent pasa ruchu. Możemy włączyć drugi poziom. Na takiej drodze ten asystent sprawdza się również bardzo dobrze. Ja lubię z nim jeździć. Był znak informujący o zakrętach. Tu już mamy informacje na zegarach. Przy tym fotoradarze trzeba uważać. Bardzo czuły, można by rzec. Dlatego zwolnimy do przepisowych 40. Na zegarach 50. Już 40, informacja o dzieciach. Zobaczcie, pomimo gabarytu tego samochodu, wielkich 19-calowych kół automatu 160-konnej benzyny, to przy takiej spokojnej, grzecznej jeździe, bym powiedział, podmiejskiej, no spalanie zaskakująco dobre. Serio. Kolejny znak, ostrzeżenie o zakrętach. A tutaj Janosik. W przypadku tej wersji 160-konnej z DCT mamy do wyboru trzy tryby jazdy: Eco, Normal, Sport. Zostawmy sobie Eco. Wyjeżdżamy z terenu zabudowanego. A przyspieszam. W zupełności wystarczy te 265 Nm, 160 koni. No i z moich tutaj przejazdów myślę, że do takiej prędkości 160-170 km na godzinę ta moc, ten moment w zupełności wystarczy. Powyżej no pewnie trochę koników by mu się przydało, ale z drugiej strony gdzie z takimi prędkościami jeździć. Te
teraz nie wiem skąd wziął tą 50, albo się zagubiłem i zagapiłem. No coś tu nie pykło mu teraz z tymi ograniczeniami, bo dopiero tam wjeżdżamy do w teren zabudowany. Tutaj to był ewidentnie konflikt między kamerą a nawigacją. Tyle z przyspieszania. Zobaczcie na asystenta pasa ruchu. Drugi poziom, czyli asystent podążania środkiem pasa ruchu. Trzyma się pewnie, środka, bez żadnych dziwnych, kocich ruchów. Oczywiście jest informacja, trzymaj dłonie na kierownicy. Nie, trzeba ruszyć kierownicą delikatnie i on wie, że my wtedy tutaj jesteśmy. Zobaczcie, mamy zakręt. Wjeżdżamy w teren zabudowany, od razu 50 na zegarach. Nie podtrzymuję prędkości, nie przyspieszam, więc nie było ostrzeżenia o ograniczeniu, o przekroczeniu ograniczenia. Teraz jak już dodam delikatnie gazu, no to już jest powiadomienie, że przekraczamy tą 50 tutaj obowiązującą. Oprócz ograniczeń prędkości, ostrzeżeniach o zakrętach, dzieciakach, mamy również tutaj na zegarach informacje o zakazie wyprzedzania. To już widać na zegarach. Kia Sportage 1.6 turbo, benzyna 160 koni, czysta benzyna, 265 Nm momentu obrotowego, czyli napęd, który zdecydowanie chce jechać. Moment obrotowy, moc silnika w zupełności wystarcza do dynamicznej jazdy. No może przy wyższych prędkościach powyżej 170-180 km, tego tu dzisiaj nie było widać, ale to z moich doświadczeń może mu trochę brakować mocy, natomiast do takich prędkości 160 w zupełności wystarcza, a ten test pokazuje, że ten samochód również może mało palić, bo mamy 46 km w takiej jeździe podmiejskiej, mamy spalanie 6,6. Uważam wynik jak na tak duży samochód, czystą benzynę, bardzo dobry. Jeżeli chodzi o czystą benzynę, to zamiast akumulatora w bagażniku, i to też jest na plus, mamy koło dojazdowe, więc to też spoko, no, a i układ napędowy jest zdecydowanie mniej skomplikowany. Jeżeli chodzi o system rozpoznawania znaków drogowych, no to jest to system, z którym zdecydowanie można żyć. Motywuje do tego, żeby zwracać większą uwagę na znaki drogowe i faktycznie może być pomocny. Natomiast na pewno jeszcze nie jedna aktualizacja tego systemu i aktualizacja map przed nami, bo faktycznie są rozbieżności między danymi z nawigacji, danymi zczytanymi z drogi, ze znaków drogowych. I tu faktycznie no, trzeba być czujnym, żeby gdzieś się no po prostu nie zapłacić mandatu. Bo to może być zarówno w tą stronę, że mamy tu niższe ograniczenie niż jest rzeczywiście, ale może być i odwrotnie, nie? Dziękuję za uwagę. Do następnego razu. Trzymajcie się. Kia. Movement that inspires.